Dzisiaj jesteśmy w takim fajnym miejscu, przynajmniej ja je bardzo lubię, które można powiedzieć tak, jest częścią Katowic od niedawna, no bo chyba 75 rok, tak? Zdaje się tam. Tak, bo wcześniej Murcki miały prawa miejskie chyba do 67 do 75 roku bodajże. Tak, a potem stały się częścią Katowic, zostały wchłonięte do Katowic. Murcki są o tyle fajne, że to jest taka enklawa, która jest trochę odsunięta od samego miasta, tak, otoczona lasami i trochę taka, jakby to nazwać, fajne miejsce, ponieważ tak, niedużo ludzi mieszka, chyba się w większości znają. Tak, bo to jest takie, tak, można powiedzieć, nie obrażając Murcek, ale jakby na wsi, nie? Że jeden drugiego zna i tak, no wszyscy się znają oczywiście. Wiesz co, tak mi się wydaje, że chyba was nie lubią w Katowicach. No też mamy takie wrażenie. Ponieważ chcemy być za bardzo samorządowi i że tak powiem, decydować sami o tym, co tu się dzieje, a nie, że ktoś nam narzuca i nie mieszkając tutaj, nie mając pojęcia w ogóle, czego my potrzebujemy, co by się ludziom przydało, na przykład turystom i tak dalej, narzucając swoje, a jeżeli my się z nimi nie zgadzamy, no to wiadomo, że jesteśmy B, nie? Czyli tak naprawdę, tak sobie myślę, że może to nie jest tak, że jesteście źli, tylko wy po prostu w tych Murckach dokładnie wiecie, czego chcecie, czego potrzebujecie. Dokładnie. Czyli to jest to, co jest jakby kwintesencją samorządu tak naprawdę. Tak, i kogoś gdzieś tam we władzach, wydaje mi się, centralnych, kto boli. Centralnych, w sensie centralnych katowickich. Tak, dokładnie. Tak. To ich boli. Ja myślę, że to może wynika z tego, że skoro wy wiecie i nie dajecie sobie w kaszy dmuchać, o czym pewnie za chwilę powiemy, i potraficie pokazać, że jesteście zdeterminowani, żeby walczyć o swoje, no to pewnie prezydent nie za bardzo jest z tego powodu zadowolony, nie? No myślę, że nie, że on tak to odczuwa trochę te Murcki jakby wrzut na nie powiem na czym. Tą naszą dzielnicę, no bo my jesteśmy tacy niepokorni, można powiedzieć. No jesteście, to na pewno. Znaczy, wiesz co, dla mnie to nie jest brak pokory. Dla mnie to jest rzeczywiście świadomość własnych potrzeb, tak? I tego, czego wy oczekujecie. I właściwie tak naprawdę wystarczyłoby wam dać tylko możliwość realizacji tego w ramach dostępnych narzędzi, tak? Pomóc. Albo nie przeszkadzać. to chyba wystarczy. A my już sobie damy sami radę, nie? Pamiętam doskonale, jak walczyliście o szpital, który miał być do likwidacji. Tak. To jest szpital miejski, tak, prawda? Tak. No i wy postawiliście na swoim, wygraliście. Wygraliśmy. I pewnie dlatego was prezydent nie lubi. No bo... pewnie tak, nie? No bo ten szpital rzeczywiście był jakąś tam taką dużą kością niezgody między tutaj lokalną społecznością, a władzami miasta. Ale też pamiętam, i tu właściwie chyba przechodzimy do jakby sedna naszego spotkania, budżet obywatelski w Murckach. To była fajna rzecz, dlatego że Murcki praktycznie w każdej edycji pokazywały tą siłę, która tutaj jest. I zawsze to była praktycznie dzielnica, która miała największą frekwencję, najwięcej oddanych głosów. Dokładnie. I jeszcze pamiętam z poprzednich edycji tego budżetu, gdzie on jeszcze powiedzmy jakoś tam działał i był realizowany przez miasto, że tu raczej nie przychodziły wrzutki robione przez ludzi prezydenta, tylko raczej przychodziły wasze inicjatywy lokalne, które rzeczywiście wy sobie wypracowaliście, wymyśliliście, sobie wymarzyliście i one były realizowane, tak? No można, tu jest przykład naszego tutaj, naszego miejskiego, powiedzmy, lodowiska, który został wygrany z budżetu obywatelskiego, a nikt w centrali, w Katowicach, bo ja tak bym to nie nazywał, centrale jak za komuny, nie, pewnie, nikt z nich nie wyobrażał sobie, że Murcki mogą wygrać lodowisko, ten wniosek, tym bardziej, że Murcki mają, powiedzmy, niecałe 5 tysięcy mieszkańców, z czego głosowało 2,5, a myśmy zebrali, ja już nie pamiętam, ale około 15 tysięcy. Myśmy agitowali wszędzie, myśmy agitowali na Giszowcu, na Janowie, na Nikiszowcu, na Szopienicach, na Tauzenie. Umówmy się, w Katowicach zbyt dużo lodowisk nie ma tak naprawdę. Tak, miasto stawia swoje na rynku, dokładnie, które jest raczej taką namiastką lodowiska. No jest ten na Nikiszu, tak, Jantur właśnie, tak, to jest to. No i Spodek, nie? No i Spodek. Prezydent się chwali, że mamy tyle lodowisk. No cóż z tego, że mamy tyle lodowisk, jeżeli prosimy go o pomóc, żeby znaleźć jakichś sponsorów, jak już nie z budżetu obywatelskiego, bo mieliśmy wniosek z budżetu obywatelskiego, ale Urząd Miasta sami nam dźwigli kosztorys tego wniosku na 2 900 000 i wtedy ten wniosek nie przeszedł, upadł, bo była za duża kwota. Ale to wiesz co, to wstrzymajmy się na chwilkę, bo tak, lodowisko powstało właściwie chyba z jednego z pierwszych tych większych budżetów, gdzie miasto je tam podniosło, tak? Tam ładnych parę lat temu. To chyba był jeden z tych pierwszych w ogóle budżetów. Pierwszych w ogóle, tak, nie? Tak, dokładnie. Tak. Powstało, zostało zrealizowane. Tak. Mnie
nie gdzieś tam mignęło po drodze, że z lodowiskiem od samego początku były jakieś problemy. A to wam dali stary agregat do mrożenia tej murawy, a to były jakieś stare ławki chyba, czy coś takiego, tak? Gdzieś takie rzeczy się pojawiały. Nagle rolba, która tu była nówka, nagle znalazła się, już nie pamiętam, czy na Jantorze, czy w Spodku, a tu dali jakąś starą, nie? No, takie czyli było... generalnie to wszystko jest takie, wy sobie tutaj wyważcie, wygłosowaliście, w sumie 15 tysięcy mieszkańców Katowic, tak? Tak, dokładnie. I to nie mówiłem, że to tylko my, no bo korzystają, jak tu się przejechał piątek, sobota, niedziela, jest weekend, pełno. To tu jest pełno, nie? I tu są ludzie nie tylko z Murcek. Z Murcek to powiem, że tu jest może 10, nawet nie mniejszość. Procent. Mniejszość. A tak jest wszystko już nawet nie z Katowic, bo jest z Pszczyny, i Sosnowca, i z Tychów, i z Dąbrowy Górczy, z Mikołowa. No, no to jest fajna lokalizacja, jest łatwo dojechać. Szybciutko można nawet centrum Katowic dojechać tutaj sprawnie. Tak. Jest parking niedaleko. Tak. Jest to za darmo. Jest to schowane między drzewami. Tak. Nawet tak bardzo ta 86 nie przeszkadza tutaj, więc naprawdę fajne miejsce. Jest taki kompleks, szkoda, że ten park jest tak strasznie zaniedbany, bo tam są górki na przykład. Jak dzieciak pojeździ sobie tu na łyżwach, potem stwierdzi, a mamo, każdy przyjeżdża, to te sanki się zmieszczą. No jasne, że tak. Bierze sanki, idziemy z dzieckiem na górki, nie? Tak. Tam za chwilę możemy przejść na hołdę, tam są jeszcze większe górki, jeszcze większe atrakcje. Tak, są. No, to jest, można powiedzieć, taki kompleks wypoczynkowo-sportowy. O. Rodzice też mają co robić, bo mogą sobie usiąść na ławeczkach w parku dookoła, posiedzieć, odpocząć, tak? Więc naprawdę jest fajnie. Jest tam knajpka, można sobie tam iść na herbatkę czy gorącą czekoladę. No dobra, czyli lodowisko przewalczyliście, ono stanęło. Tak. Jakoś tam pokonaliście te problemy, trochę was zrobili w konia, pozabierali wam nowe rzeczy, dali stare, ale powiedzmy jakoś to jakoś to się kręci. Coś tam, ale walczyliśmy o to. Walczyliście o to, bo dokładnie. Jeżeli o to byśmy nie walczyli, to już by było zamknięte. Było zamknięte. No dobra, czyli to jest jakby to. No ale to lodowisko tak naprawdę, no wiadomo, kojarzy się z zimą, mrozem, no bo to jest lodowisko, które musi mieć raczej, powiedzmy, jakąś tam sprzyjające warunki pogodowe. To nie jest tak, że sobie je dzisiaj uruchomimy i ono będzie działać. Tylko pewnie tam, nie wiem, te 0 stopni to pewnie jest takie minimum, nie, żeby ono musiało się być. Może tak, te 5-6 stopni jak już jest, to już można ale wcześniej zalewać. Musi, aha, dobra, czyli zalewać, mrozić. To jest taka aparatura, że jak załączą agregat, no to ta płyta zaczyna chłodzić, wystarczy troszkę na początku lekko, że tak powiem, szlichty zrobić wodą, potem już trochę mocniej. No jasne. I do takiej grubości, nie wiem, do 8-10 cm, żeby ta płyta była i już jest spokojnie w 100% jakieś, do użytku. Czyli pewnie za jakieś 3 miesiące w roku podziała. Podziałałoby, jakby były warunki atmosferyczne. A że nie ma dachu, to powiem panu tak, że jak to lodowisko w tamtym sezonie działało, powiedzmy w sezonie 22-23, jak zostało uruchomione bodajże na Mikołaja 6 grudnia, a wyłączone chyba 10 marca, no to powiedzmy, ja wiem, 30-40 dni. No dobra, czyli powiedzmy przy dobrych wiatrach te 3 miesiące działa, jakby były sprzyjające warunki pogodowe. Jakby nie było opadów śniegu, deszczu. Dobra, przez resztę czasu stoi otwarte, puste i niszczy je. I niszczy je. Jedynie ochraniarz tutaj pilnuje, żeby się tu nic nie działo. No. Czyli stoi i niszczy je, nie służy mieszkańcom i jeszcze generuje koszty, no bo trzeba zapłacić za ochroniarza. Bo za ochroniarza i musi agregat cały czas musi chodzić, żeby się płyta nie rozmroziła. Nie? Ale w lecie. Aha, w lecie. W lecie, tak. Znaczy już poza sezonem zimowym. Tak, poza sezonem zimowym, no to trzeba zapłacić ochroniarza. No i, stoi i niszczy je, niczemu nie służy, tak? Tak, dzisiaj tu widzieliśmy, że wreszcie coś jakby zaczęło się dziać i rzeczywiście jest szkółka i dzieciaki jeżdżą na rolkach. Ten pomysł, który właśnie dostali tutaj zgodę, pewnie od Mosiru Katowice, to myśmy już chcieli uruchomić, zaraz jak lodowisko powstało, żeby uruchomić tu właśnie taki, no nie wiem, skatepark albo coś takiego, albo rolkowisko. No właśnie, rolkowisko, żeby sobie po prostu w kółeczko jeździć gdzieś tam, bo skatepark to powiedzmy trzeba by tu pobudować jakieś inne atrakcje. Może tak, dokładnie. Okay. Rolkowisko, czy tam na rolkach, czy na wrotkach. Czyli coś się dzieje, jest szansa, że powiedzmy przez kolejne pół roku to lodowisko się może przydać jeszcze mieszkańcom, chociażby do rolkowania. Ktoś ten beton przegryzł, ale tak jak mówię, ale dobra. Gdzieś się tam dowiedziałem, że walka, żeby tu było to rolkowisko, ta szkółka teraz, trwała 2 lata. Kompletnie bez sensu. Ja tak jak mówię, nie? Jak byłem się pytać tutaj ochroniarza i w Mosirze, dlaczego nie można, to dostałem odpowiedź, że płyta się niszczy. No ja pytam się, ale jak się może płyta zniszczyć, jak takie dzieci ważą, nie wiem, 20-30 kilo i to są rolki gumowe. To nie jest, że to jeździ, nie wiem, na metalowych rolkach albo ten, żeby tą płytę zniszczyć.
To ja bym, nie wiem, rzucał grochem w ścianę i było, bo się zniszczy. No brak dobrej woli tak naprawdę, no, dokładnie, tak? Nie, no dobra, ale nie. Tak, w zimie macie problem, bo spadnie śnieg, jest problem, tak. Trzeba to odśnieżać. Tak. Nie ma, latem nie ma, stoi... Nie ma pomocy z Urzędu Miasta żadnej. Żadnej. Przy odśnieżaniu, czyli tak naprawdę to, że Mosir tym zarządza, tak. To zarządza tylko na papierze była, i dba była, o ochraniarza, żeby miał wypłatę na czas była i koniec. Taka, też poszła chyba, ja mam nawet zdjęcia tutaj, to tutaj zadzwoniono do mnie, że to była sobota, nie wiem, 6 rano, czy ja bym był w stanie zebrać kolegów i pomóc odśnieżać. Jest tylko dwóch panów tutaj z Mosiru no, i nie ma nikogo więcej. Oni naprawdę super, super panowie. Nie? Bo... A to jest takie pełnowymiarowe lodowisko? Tak, tak. Bo oni chcieli to zrobić, ale oni nie byli w stanie, bo śniegu napadało do połowy łydek. A to jest kupa roboty. No i właśnie przyszliśmy, zebrałem chyba 10 czy 12 chłopaków i ogarnęliśmy to do 12 w sobotę. Fakt, że no się lało z nas. Czyli, tak. czyli znowu dobra wola mieszkańców i walka mieszkańców, żeby z tego coś było. Tak, ale jakbyśmy tego nie zrobili, to w niedzielę by dopiero nikt nie przyjechał tego zrobić i no ewentualnie może w poniedziałek by się coś ruszyło. Jakby już nie było tak bardzo potrzebne, no tak, bo weekend minął. Weekend jest no wtedy, kiedy najwięcej ludzi korzysta. No. No i czyli brakuje wam dachu. Tak. I pisaliście projekt o dach. Pisaliśmy projekt na dach, była tam kwota, ale z tego co wiem, to Urząd Miasta zakwestionował tą kwotę i sam ją podwyższył do 2 900 000 i projekt upadł. Ale rozumiem, że wy chcieliście taki dach stojący na słupkach, bez boków, bez ścian, bez niczego, sam dach. Bo nie chcemy ścian bocznych, żeby to po prostu miało taki naturalny charakter, żeby było inaczej. Tak, czyli ma chronić przed śniegiem, tylko przed śniegiem, deszczem tak, w lecie tak, i przed słońcem, żeby tak, nie niszczyło tego betonu w sezonie bo letnim. Bo teraz na przykład jest minus 30, w zimie na przykład, w nocy minus 20, minus 30, to te materiały, te bandy, z których materiałów są zrobione, one też nie są przyzwyczajone, znaczy nie są zrobione do takich temperatur, bo to są typowo bandy, typowo lodowisko halowe, na hale. I teraz jak jest minus 20, no to wiadomo, jakiś wpływ na te materiały z tworzywa sztucznego to ogromny ma. No. A ja już nie mówię tak, jak teraz jest pogoda, gdzie jest plus słońce, 30. No to 30 w cieniu. Znaczy, tak, a słońce będzie więcej. Będzie 40-50. No to możemy się tam przejść i zobaczycie, jak te powiedzmy bandy pracują. One są już tak pokrzywione. Nie? I na dole, i te żółte paski. No tak, czyli prosty dach, tak będzie, naprawdę konstrukcja dach, drewniana, pewnie przykryta jakimiś tam blachodachówką i robi robotę. Obojętnie, jaka, to może być i konstrukcja to metalowa. To nie powinno kosztować trzech baniek, nie? Nie, moim zdaniem nie. A na ile to pisaliście? Kurczę, no nie pamiętam, bo musiałbym zapytać tutaj kolegi, którego nie ma. No ale to sprawdzimy, to nawet może dopiszemy w filmiku, można jasne. Ale rozumiem, że miasto samo wolnie, że tak powiem, podniosło cenę i w związku z tym nie spełniło wymagań formalnych i się nie zaklasyfikowało i wyleciało. Wzięli sobie jakiegoś swojego rzeczoznawcy i stwierdzili, że nie, że to tyle i tyle ma kosztować. A nie pisaliście tego? Tak, co wiem, to remont lodowiska na Janowie, tylko że to było dobre parę lat temu, kosztowało 5 milionów, ale tam postawili całe lodowisko z szatniami, a powiedz mi, nie próbowaliście do prezydenta na przykład poprosić, żeby wam udostępnił tą stodołę, która stała na rynku w czasie szczytu klimatycznego? Pół bańki kosztowała, ogromna była, może by to lodowisko przykryła. A jest gotowa podobno i gdzieś miasto ją składuje. Można by to wykorzystać, naprawdę. Nie? Powiem, tak myślę, żeby się tu spokojnie przydało, a może jak nie w całości, to można by jeszcze drugą taką dorobić i za bańkę dokładnie byłoby przykryte, nie? No. Połowę z tego wziąć, drugą połowę dorobić i jest, nie? No właśnie. No dobra, ale to jest taki przykład rzeczywiście niegospodarności i złej woli miasta, bo tu prezydent chyba chce wam pokazać, kto tu rządzi i chyba dlatego wam to blokuje, nie? Chyba tak, bo to jest. Jest ciężko z nim się współpracuje, nie? Był tu na paru spotkaniach, ale to takie... Tego chyba bardziej deweloperka interesuje teraz niż to już... A powiedz mi, te kontenery, które tam widzimy w tle i ten to jest, rozumiem, element wyposażenia tego lodowiska, czy to... Nie wiem, trzeba zapytać prezydenta albo dyrektora Mosiru, bo w tym te dwa kontenery tutaj z brzegu, to jednym jest szatnia, jak czasami tu przyjeżdżają te przedkole hokejowe polskie, bo czasami jakaś wypożyczalnia łyżew chyba działa, nie? Tu jest tej budzie wypożyczalnia ten łyżew, w tym kontenerze niebieskim to znowu tam trzymiemy sprzęt do dzieci, ale tamte kontenery nie mam pojęcia. Są postawione i szpecą mnie. A ja pamiętam, tu stał taki budynek, nie? Murowany kiedyś. Tak. Ja nie pamiętam, bo ja też grałem kupę lat w piłkę ręczną i właśnie tu było boisko nasze. Tu graliśmy w piłkę ręczną. No i ten budynek murowany, dlaczego zniknął? Nie mam pojęcia.
Jego było, można było spokojnie zaadaptować. Tam na dole były szatnie, były prysznice, tam były duże. A to był piętrowy budynek jeszcze? Tak, tak. A, no to taki konkret. Z boku był taki barak dobudowany i ten barak pamięta jeszcze lata górnika Murckiego, jak to był górnik Murcki. Faktycznie. Ale jego można było zwalić, a ten, bo to był w miarę świeży budynek, zostawić i na podstawie tego budynku tu coś jeszcze, no nie wiem, szaty, tak jak mówię. No tak, czyli można było go, powiedzmy, małym kosztem wyremontować, zaadoptować i by wystarczył do tych potrzeb, które są. Tak. Na pewno byłoby lepszy od tych kontenerów. I postawili kontenery, nie? Do mnie to jest w ogóle coś niepojętego, nie? Bo mając już budynek gotowy, wystarczy go trochę wyremontować, bo tam nie trzeba było dużo zrobić. No dobra, ale tak też po tym barku, ja tutaj często bywam jeżdżąc na rowerze. Gdzieś tak, nie wiem, lubię przez Murski przejeżdżać, przez ten ryneczek tutaj, który jest tam pewnie, ten taki budynek z tą taką zegarem, zdaje się to tak, dawny ratusz był, tak? Pewnie jakiś tutaj. I powiedz mi tak, no bo ten park jest fajny, tak? Tutaj tym mieszkańcom, dużo ich nie ma, całkiem mógłby fajnie służyć, tak? Jest to lodowisko, tutaj po drugiej stronie za kadrem jest boisko do piłki siatkowej, tam jest kolejne boisko, jakiś plac zabaw, knajpka, naprawdę fajne miejsca, tak? Ale jak tak patrzę, to kurczę, te alejki się sypią, te ławeczki, albo macie dwa rodzaje, albo takie dziwne krzywe, albo takie dziwne, z których nie wiadomo jak skorzystać. Tak, no te są takie właśnie, powiedzmy, stare, ale przynajmniej da się na nich usiąść, a te drugie są takie dziwne. Nie wiem, kto to wymyślił te ławki. Ja mówię, dobra, bo brakowało tam ławek, nie? Ale te ławki, które tam postawili. A nie chcieliście takich zwykłych ławek po prostu? Wyremontować tam wszystkie? Miały być zwykłe ławki, by coś takiego, no powiedzmy jak ty, nie? No tak, no, no w szawersę jakoś tam. Żeby starsza osoba mogła siąść, a tak starsza osoba tam siedzi, ona się gibie na tym, nie? Bo one są takie na podparciu, tylko z przodu, z tyłu nie no mają podobno podparcie. Podobno one są fitnessowe, może ta starsza osoba powinna tam fitnessy jakieś uprawiać na tym. A być może. Bo a powiedz mi teraz przy okazji tych wszystkich planów, no bo prezydent się szczyci, remontuje parki, stawia nowe parki, chce nam budować sztuczną rzekę, wolierę, różne inne rzeczy. Czy on, jakby nie było w ogóle tematu, żeby cokolwiek z waszym parkiem zrobić? Bo tu dużo nie potrzeba pewnie, tak? Naprawić ścieżki, te ławeczki zrobić. W 2016 moja żona składała z koleżanką Magdą Dyjas, składały wniosek, bo tam u góry... Jakbyś się przeszedł, tam jest taki fajny plac zabaw. Tak. Tam tego placu zabaw nie było. Tam były dwie jakieś stare PRL-u jeszcze pamiętające ustawki i one składały wniosek. No i cały czas im pewna osoba mówiła tutaj, co współpracuje jeszcze z Uszokiem, żeby tego nie robić, bo będzie rewitalizacja całego parku. Tam będą przewidziane ławeczki. Nowe alejki szutrowe, ogólnie będzie, no, będzie super ten park zrobiony, nie? Ale mamy rok 23 i nie ma nic. Nie wiem, czy widziałeś park w Bogucicach, ten, który jest tam przy strefie kultury, też niedawno był ten park remontowany, no i to potrafią zrobić całkiem fajnie, tak? Fajne alejki, potrafią zadbać o ten teren. Tam od 2016 roku. Tu już z tego, co też tak gdzieś się dowiedziałem, były pieniądze przeznaczone, chyba 3 miliony złotych. Ale nagle te pieniądze się zgubiły, bo trzeba było robić park gdzieś w jakiejś innej dzielnicy Katowic. Pozostaje nam zaapelować do pana prezydenta o to, żeby wziął i jednak nam tutaj coś zrobił w tym parku, tak? Możemy tak długo czekać, bo te dzieci powyrastają, my ludzie starsi za chwilę poumierają, bo ile tu? 5 tysięcy ludzi tutaj mieszka, tak? Tak, no może niecałe. No. No ale dobra, panie prezydencie, no bo tak naprawdę... Tutaj ja myślę, że mieszkańcy Murcek pokazali, że oni wiedzą, czego chcą, pokazali, że potrafią o to walczyć. I ja myślę, że jakby pan tutaj zrobił gest, taki ukłon dobrej woli w stronę mieszkańców Murcek, przed wyborami jeszcze, to by się panu opłaciło tak naprawdę, ponieważ... Będziemy go szanować i będziemy za nim głosować. Całkiem sporo fajnych głosów wypadło. Trzeba nam pomóc, a nie po prostu te Murcki traktować tak trochę po macoszemu. Nie? No, myślę, że tanim kosztem można byłoby naprawdę sporo głosów tutaj po prostu, mówiąc kolokwialnie, kupić, tak? Bo ja myślę, że on nie jest złym człowiekiem, tylko nie zna tych realiów tutaj naszych tak za bardzo. Może my jesteśmy trochę za bardzo krnąbrni, ale my tacy jesteśmy i my się nie zmienimy, nie? Ale to można wykorzystać, panie prezydencie. Wierzymy w pana, liczymy, że jednak przed wyborami się uda coś z tym parkiem zrobić. I z tym lodowiskiem, które jest z boku, można wykorzystać stodołę. Dokładnie. Dorobić do tego resztę dachu i naprawdę może by to wyszło bardzo fajnie. I mamy obiekt, który, że tak powiem, funkcjonuje cały rok.
Nie trzeba będzie chodzić tutaj społecznie odśnieżać, nie będzie trzeba patrzeć, a czy dzisiaj spadnie śnieg z deszczem, czy deszcz, tylko po prostu pakuję się i idę na lodowisko i jeżdżę. No, patrząc też na to, co tutaj robicie i jak działacie, to ja podejrzewam, że jakby prezydent wam dał trochę środków, to przecież tak naprawdę pewnie by tu się zebrało jakieś pospolite ruszenie i kupę rzeczy byście zrobili sami własnymi rękami, tak? Bo tu mieszkają ludzie, którzy od dawna pracy się nie boją. Tak. Dziękujemy ślicznie. Dziękujemy. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.